Cześć, jestem Merwo i witam was dzisiaj tak dosyć nietypowo, bo jak sami myślę widzicie, z Londynu. Zostałem zaproszony przez Electronic Arts na imprezę EA Play i miałem okazję pograć sobie zarówno Battlefield 1, FIFA 17 czy Titanfall 2. Przede wszystkim przyjechałem do Battlefield 1, tak, miałem okazję trochę pograć, ale chociażby też Titanfall 2, w jedynkę grałem, dwójka bardzo mi jedynkę przypominała, także jakiś tam, oczywiście różnice są, ale gameplay, sam feeling gry jest niesamowicie podobny. Jeśli chodzi o FIFA 17, to też tutaj żadnym jakimś takim, może nie fanem, ale żadnym jakimś takim profesjonalistą w tej dziedzinie nie jestem, także jakichś super zmian, które odczułem, czy jakichś takich elementów wam nie powiem. Natomiast ten nowy silnik, tryb kariery będzie ciekawie, mieliśmy okazję sobie zagrać we dwójkę z Kromką, było kupę śmiechu, muszę powiedzieć, że... Także spoko, no i przede wszystkim Battlefield 1, w które miałem okazję trochę pograć. I powiem wam, że nie lubię tak porównywać jakoś tak na chama do jakichś poprzednich gier, do tego typu elementów. Znaczy ostatnio było trochę osób, które mnie najechało, że w omawianiu mapy, chociażby Inferno w CS-ie, tak, nie powiedziałem, że tam element był z CSA 1.6, jakieś inne rzeczy, bo po prostu nie lubię takich rzeczy mówić, ale feeling gry w Battlefield 1 był niesamowicie podobny do Battlefield 4, z tego co widziałem, z tego co grałem i z tego co czułem po prostu. Znaczy pierwsza wojna światowa w Battlefield 1, tak, ale mimo wszystko cały czas biegaliśmy z w pełni automatycznymi karabinami. Były jakieś tam oczywiście snajperki, tak, typu bolt action, czyli nie możemy oddawać kilku strzałów z rzędu cały czas, mając włączony celownik. Natomiast no, feeling gry był bardzo podobny. Co na mnie jeszcze zwróciło uwagę, no bardzo ładna grafika, bardzo fajne udźwiękowienie, to jest naprawdę wysoka jakość, jeśli chodzi o tę grę. Ciekawa była zmienna pogoda, bo gdy wszedłem za pierwszym razem do gry, było mega deszczowo, nic prawie nie było widać, była ciężka widoczność, to dodawało takiego elementu trudnego w samej rozgrywce i później ta pogoda się zmieniła, później się wypogodziło, także to był taki fajny element. Destrukcja otoczenia, znaczy mieliśmy wrażenie, nie tylko ja, ale mieliśmy wrażenie takie, że element mapy był zniszczony od początku, znaczy weszliśmy do gry, już była połowa rzeczy zniszczona, a później pod koniec jeszcze gry to już w ogóle było jedno wielkie pobojowisko. Trochę mieliśmy wrażenie, że ludzie jeździli czy tam jakimiś czołgami, czy tak po prostu w jakiś tam sposób. Hello. Hey, YouTube? Yeah. Yeah, good. Thanks. Nie pozdrawiają. Trochę ciekawie tak mówicie, jak tu wszyscy inni przechodzą, ale... przyzwyczaję się może. O czym ja mówiłem? O destrukcji otoczenia. Znaczy wszystko później się, domy naprawdę całe mnóstwo rzeczy się poniszczyło, co sprawiało, że no, grało się trochę ciężko, bo wszędzie gdzieś było pobojowisko, ale mieliśmy wrażenie takie, że dużo ludzi po prostu jeździło czołgami, gdzieś tam chodziło, niszczyło co tylko mogło, żeby sprawdzić jak właśnie mapa się zachowuje, jak to będzie wyglądało. Myślę, że sami też widzieliście, większość z was przynajmniej, gameplay, tak jak to wyglądało. Normalnie tak jak grały inne osoby, tak jak był stream w internecie. Gra wygląda fajnie, naprawdę. Znaczy, szczerze wam powiem, jakoś niesamowicie mnie to tak nie uderzyło czymś nowym, bo sam właśnie gameplay, feeling rozgrywki bardzo zbliżony do jakichś poprzednich Battlefieldów, szczególnie, że te wszystkie właśnie bronie, to już się powtarzam trochę, ale no, są full automatyczne. Myślałem, że jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, będziemy mieli taki bardziej wolniejszy może gameplay, jakiś taki mocno przypominający epokę tamtych czasów, tak jak wyglądała walka. Natomiast gra mi się jak najbardziej podobała i to myślę na tyle, jak widzicie tutaj sobie jestem, udało mi się wyrwać do Westminster. Metrem sobie przyjechałem, inni woleli spać tak naprawdę w hotelu. Ich sprawa, nie? Udało mi się tutaj przejechać. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie i czy widzieliście w ogóle streama z Battlefielda, czy oglądaliście jakiś gameplay, a inne gry, FIFA czy Titanfall 2, jak wam się podobało, i do zobaczenia w jakichś kolejnych filmach. Cześć!